Jest piątek, 10 czerwca. Wyobraź sobie, że siedzisz wśród uczniów i słuchacie wspólnie Jezusa. Zwróć uwagę na to, co najbardziej porusza Cię dzisiaj w Jego słowach. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. To, co Jezus opowiada dzisiaj uczniom o grzechu cudzołóstwa, możemy odnieść do każdego grzechu. Rodzi się on w naszym sercu pod wpływem jakiegoś bodźca. Jeśli wtedy nie odrzucimy pokusy, może ona dyktować nam działanie, a nawet prowadzić do decyzji brzemiennych w skutkach dla naszego życia. Jak widzisz ten proces w swoim życiu? Pójście za emocjami, impulsywne działanie, czy wreszcie decyzja woli mogą nas coraz bardziej oddalać od drugiego człowieka, niszczyć relacje. Jezus pokazuje dziś także ten problem, że każdy nasz grzech ma również wymiar społeczny. Może być impulsem do kolejnych grzechów, do rozprzestrzeniania się zła. Przyjrzyj się temu, jak w ostatnim czasie odrzucenie przez ciebie pokusy zatrzymało ten proces, jakie przyniosło dobre owoce.
Jezus, opisując walkę z pokusą, używa radykalnych obrazów. Być może chce nam przez to pokazać, że z grzechem trzeba rozprawiać się zdecydowanie, obnażać jak najszybciej jego prawdziwe oblicze. Święty Ignacy używał w tym celu rachunku sumienia, zwanego dzisiaj kwadransem uważności. W jaki sposób ty radzisz sobie w codzienności z rozpoznawaniem poruszeń serca, motywacji swoich działań i decyzji? Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie najważniejsze w dzisiejszej modlitwie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.